Władze miasta Suwałki rozpoczynają pracę nad nową strategią rozwoju dla naszego miasta. Konieczne jest przygotowanie i opracowanie nowego dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030. Ten dokument jest nam bardzo potrzebny. Po pierwsze, po to, żeby planować tutaj rozwój i działalność miasta do roku 2030. Po drugie, chcemy, żeby ta nasza nowa strategia była skorelowana z dokumentami krajowymi. Jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2030. Nowy dokument, który mówi również o rozwoju miast średnich. Ponadto członkostwo Polski w Unii Europejskiej i nowa perspektywa na lata 2021-2027 daje możliwość finansowania przedsięwzięć zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych. Strategia rozwoju miasta powinna być więc spójna z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że uda nam się opracować ten dokument, uspołecznić ten proces opracowania tej strategii, projektu najpierw strategii, później będą szerokie konsultacje i chciałbym, żeby pod koniec tego roku, myślę, że najszybciej w listopadzie, pewnie w grudniu, ten dokument został przyjęty przez Radę Miejską. Strategia stanowić będzie również podstawę do nawiązania oraz rozwoju współpracy suwalskich władz z sąsiednimi gminami, władzami powiatu suwalskiego, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami w celu rozwiązania wspólnych problemów w sferze społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu czy innych kwestii. A jeszcze dużo rzeczy jest do wykonania i chcemy również wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. Niech mieszkańcy nam podpowiadają. A już korzystałem tutaj z takiego rozwiązania i 2 lata temu była taka popełniona przeze mnie ankieta Mój pomysł na Suwałki i tam pojawiły się fajne pomysły. Trzeba to odgrzebać, sięgnąć, ale myślę, że tych spotkań, tych dyskusji, tych konsultacji tutaj w tym roku nie zabraknie. Miasto Suwałki przygotowuje się do budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób starszych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obiekt przeznaczony będzie do całorocznego użytku przez całą dobę. Szacowany koszt budowy to około 2,6 miliona złotych. Tutaj chodzi o budowę takiego centrum, gdzie te osoby są samodzielne. Mają własne mieszkania, jest kuchnia, jest łazienka i jest część wspólna. I chcemy wybudować 2 takie mieszkania dwuosobowe, 6 mieszkań jednoosobowych i do tego rozległa ta część wspólna do rehabilitacji, do spotkań. Oczywiście z gabinetem dla rehabilitanta, dla pielęgniarki i tutaj będzie również ośrodek dziennego pobytu. To, co mamy w tej chwili w DPS Skalina. Jest już przygotowana koncepcja. Obecnie władze Suwałk starają się o dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa. Obiekt powstanie w sąsiedztwie DPS Kalina. Ta koncepcja z tym moim wnioskiem już trafiła na biurko wojewody podlaskiego. Zresztą jak był tutaj przy otwarciu żłobka miejskiego, to właśnie pojechałem z panem wojewodą, pokazałem, gdzie my i co chcemy zrobić w Suwałkach. I trafił do niego już wniosek, on jest w opiniowaniu. Później Ministerstwo Rodziny zajmie się tym wnioskiem i mam nadzieję, że decyzja gdzieś tam w pierwszym półroczu tego roku będzie podjęta. Jeżeli miasto Suwałki otrzyma dofinansowanie na realizację tego zadania, to budowa ruszy jeszcze w tym roku i potrwa co najmniej 2 lata.